Odcinek 248 Streszczenie. Yildiz po namowach Ender decyduje się po raz ostatni spotkać z Kerimem. Kaner chowa się za drzewem i robi im zdjęcia. Dyrektor holdingu namawia Yildiz do wspólnego wyjazdu. Zabierz Khalid Kane'a i wyjedźmy stąd, przekonuje. Będę się wami opiekował. Jak mogłabym oddzielić Khalid Kane'a od jego ojca? Nie mogę tego zrobić. Mamy przeciwko sobie Khalida Arguna. Nie możesz go lekceważyć. Nieważne, kim on jest. Nie boję się nikogo, ale ty się boisz. Posłuchaj, ta rozmowa zaszła za daleko. Jeśli naprawdę mnie kochasz, zrób to, co mówię. To będzie dla nas najlepsze. W porządku, mówi Kerim. Nie pozostało mi więc nic innego, jak życzyć ci szczęścia. Mam nadzieję, że ty też będziesz szczęśliwy, mówi Yildiz. Kerim przytula dziewczynę na pożegnanie, czego Kaner nie omieszkał sfotografować. Akcja przenosi się do firmy. Sahika wchodzi do gabinetu Khalida. Siada obok niego na kanapie. Wiedziałaś o kolacji? Pyta mężczyzna. Tak, wiedziałam, jeśli zamierzasz coś pokazać Yildiz. Nie mam takich zamiarów. Nie chcę zepsuć niespodzianki. Chcę zobaczyć moment, w którym Yildiz dowiaduje się, że przyszła na nasz ślub. Sahiko, to będzie fałszywy ślub, przypomina Khalid. Kto wie, co się stanie. Życie jest pełne niespodzianek. Zdajesz sobie sprawę, że to tylko gra z powodu Yildiz? Nigdy nie wiemy, co może się stać. Sahika zalotnie przesuwa palcami po ręku mężczyzny i patrzy mu prosto w oczy. W następnej scenie Ender i jej brat jadą samochodem. Potem się przytulili, kończy swoją relację Kaner. Przytulili się na ulicy, nie może uwierzyć kobieta. Yildiz jest naprawdę głupia. Powiedziałam jej, by była ostrożna, a ona przytula się z nim. Otwórz okno, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Potem zdecyduję, co zrobimy z tymi fotografiami. Akcja przeskakuje do wieczora. Kaner jest zły, ponieważ siostra każe mu wykorzystać Emira do realizacji jej planu. Mimo to nie sprzeciwia się jej. Yildiz i Khalid przychodzą na kolację do domu Kai, który ma być świadkiem na ich ślubie. Asuman mówi Zerze, że chce spotkać się z mężczyzną, któremu powierzyły pieniądze na inwestycje. Tymczasem Emir spotyka się z Kanerem. Posłuchaj, Sahika chce rozdzielić Khalida i Yildiz, oznajmia brat Ender. Co? Znowu? Nie pytaj, to szalona kobieta. Jak może to zrobić? Do ślubu zostało bardzo niewiele. Wynajęła fotografa, żeby zrobił zdjęcia Kerimowi i Yildiz, mówi Kaner. Poczekaj chwilę. Co Yildiz robiła z Kerimem? Docieka Emir. Musieli spotkać się przypadkowo, a może Sahika zaaranżowała ich spotkanie. Ta kobieta to prawdziwa żmija. Jak się o tym dowiedziałeś? Moja siostra podsłuchała Sahikę w firmie.
co teraz z tym zrobimy? Dowiedziałem się, kim jest ten fotograf. Jak się dowiedziałeś? Emirze, przestań zadawać tyle pytań. Znajdziemy go i zmusimy do oddania zdjęć. My dwaj, napadniemy go? Tak, a co, nie damy sobie rady? Oczywiście, niech inni zobaczą naszą ciemną stronę. Sahika podczas kolacji wręcza Yildiz pudło pełne prezentów, co nie podoba się Khalidowi. Mężczyzna boi się, że Yildiz zacznie coś podejrzewać. Kaya z kolei zauważa, że jego siostra i Khalid coś ukrywają. Gdy zostają sami w domu, oczekuje od kobiety wyjaśnień. Dobrze, powiem ci, mówi Sahika. Khalid nadal coś do mnie czuje. Co? Prawnik robi duże oczy. Ja też byłam zaskoczona. Ale od razu mu powiedziałam, że nie możemy być razem. Nie martw się, o czym ty mówisz? On wkrótce żeni się z Yildiz. Poza tym Yildiz jest moją przyjaciółką. Nie mógł o mnie zapomnieć. Sahika rozkłada ręce. Czy to moja wina, bracie? Co to znaczy, że nie mógł o tobie zapomnieć? O tym z nim rozmawiałaś? Co to za brak kultury? W głosie mężczyzny coraz wyraźniej pobrzmiewa oburzenie. Słuchaj, nie mów o tym nikomu. Nie powiem, ale dlaczego w takim razie wychodzi za Yildiz? Ona nie jest winna. Robi to dla swojego syna. Myślisz, że Khalid mógłby znowu ją pokochać? Ile razy Yildiz go oszukała? Gdyby nie to, poszedłbym do niej i wszystko jej powiedział. Powiedziałbym jej, że nie powinna wychodzić za takiego mężczyznę. Nie waż się, bracie, zabrania Sahika. W ten sposób postawisz mnie w niezręcznej sytuacji. Wiem, jak niby miałbym jej coś takiego powiedzieć? Jestem naprawdę zły, idę spać. Kaya odchodzi do pokoju. Mój plan jest doskonały, mówi do siebie zadowolona kobieta. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Asuman słyszy, jak Khalid rozmawia z jubilerem przez telefon. Jest pewna, że mężczyzna zamówił właśnie biżuterię dla jej córki i od razu mówi jej o tym. Yildiz odbiera telefon od Kayi z prośbą o spotkanie. Kaya przyjeżdża do rezydencji. Podczas rozmowy z Yildiz zapewnia ją o swojej przyjaźni i mówi, że zawsze może na niego liczyć. Emir i Kaner odbierają rzekomemu fotografowi Sahiki telefon ze zdjęciami Kerima i Yildiz. Zera, Asuman i Yildiz są w salonie sukien ślubnych. Ku ich zaskoczeniu spotykają tutaj Sahikę. Opisywany odcinek można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. W polu wyszukiwania należy wpisać Yasak Elma 83. Bolum, początek 12.14, koniec 12.55. Odcinki w polskiej wersji dostępne na wod.tvp.pl.
tried to